Witam serdecznie. Chciałem Ci pokazać, w jaki sposób zrobiłem sobie zapasową baterię do Baofenga UV5R z możliwością ładowania z powerbanka. Po prostu bym miał możliwość ładowania sobie bądź doładowania w terenie bez konieczności noszenia ze sobą tej stacji doładowania. Tu jak widzicie pod spodem tu jest taki pudełeczko zrobione i tam znajduje się ładowarka 7,4 V. Taka mała przetwornica. Tak wygląda. Cała jest to oczywiście wydrukowana na drukarce 3D. Sprawdźmy, czy działa. Wszystko działa. W tej chwili mamy 6,9 V. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda w środku. Dwa akumulatory litowo-jonowe 18650. Wcześniej zrobiłem to w mniejszej wersji do akumulatorów 16 bodajże 340. Może Wam pokażę. Ale jednak zadecydowałem, że wrócę do tych większych z powodu takiego, że mają większą pojemność, więc radio dłużej pracuje. Pokażę Wam, jak to wygląda bez baterii teraz. W ten sposób prezentuje się bateria bez akumulatorów. Tutaj widzicie to niebieskie urządzenie, to jest balanser do balansowania po prostu napięcia między dwoma ogniwami. Tutaj, jak już Wam mówiłem, jest ta przetwornica bądź ładowarka. Ona mniej więcej tak wygląda. To jest akurat 3S, a tam jest wrzucona 2S. Można sobie zakupić na AliExpress. Może zademonstruję, jak to w ogóle działa. Zademonstruję Wam, jak wygląda ładowanie. Czerwona dioda ładuje, niebieska jest naładowana. A w taki sposób nam sygnalizuje dioda, że akumulatory są naładowane. Po prostu zmienia kolor na niebieski. Sprawdźmy, ile w tej chwili mają volt. O, zmieniło się już na czerwone. V. Tak to wygląda. Również jest możliwość ładowania telefonu z panelu słonecznego 5V. Nie ładuje. Ładuje. To też jest dobre rozwiązanie. W ten sposób wyglądał pierwszy model mojej baterii. Albo dosyć uciążliwe wyciąganie ciągłe akumulatorów, by je naładować. Więc kombinowałem, by ich już więcej nie wyciągać. Drugi model to był z tymi właśnie bateriami 16340, no tak jak mówiłem, trochę za mała pojemność. No i finalnie widzieliście, jak to wygląda. I pamiętajcie, że tak długo elektryczne urządzenia Wam się przydadzą, jak długo jest możliwość ich zasilenia. Więc standardowo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy mnie oglądacie. Cześć.